Spójrz na ten ogromny wieżowiec z dźwigiem obok. Tak, Dibo. Myślę, że on pomaga budować ten budynek. Ciekawe. W jaki sposób dźwig pomaga budować budynek? Świetny pomysł. Pójdziemy porozmawiać z dźwigiem. Potrzebuję chwytaka i przedłużonych nóg. Chwytak i przedłużone nogi gotowe. Aktywuj stację Blipiego. Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Przedłużane nogi w górę! Hej, jesteście tu, żeby mi pomóc? Cześć, to ja, Blipi. A to jest Dibo. Pewnie, pomogę. Jak masz na imię? Dzidek, Dzidek Dźwig. To moja pierwsza duża budowa i trochę się denerwuję. Rozumiem. Gdy robię coś po raz pierwszy, też się czasem denerwuję. Pomożemy ci jak tylko się da. Obracam kolumnę, czyli moje wysokie ciało, a następnie opuszczam wysięgnik. Wysięgnik to moje długie ramię. Teraz mogę użyć haka, aby podnieść te naprawdę ciężkie cegły. Jej, nie mogę powstrzymać tego bujania! Mam cię! Ach, dziękuję, Blipi. Ciągle się uczę, ale w końcu to opanuję. Teraz możecie mi pomóc z dachem. To ten duży szklany kwadrat tam na dole. Szkło jest bardzo kruche. Dasz radę! Podniosłem go! Naprawdę mi się udało! Dalej, dobrze ci idzie, Dzidku. O, rany. Uwaga, tam na dole. Mam go. A teraz dokończmy pracę. Tak. Pomaganie Dzidkowi to świetna zabawa. Hej, udało się! A ja poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jak dźwig pomaga budować budynki? Dźwigi podnoszą ciężkie materiały i dzięki nim można budować wysokie budowle. Prześlij odpowiedź, Dibo. Tak! Dziękuję ci za pomoc, Blipi. Pa! Pa, Dzidku! Wiedziałem, że jesteś wspaniałym dźwigiem. Uwielbiam czekoladę. Jem ją sobie od czasu do czasu. Ty też ją lubisz, Dibo? No tak, psy nie mogą jeść czekolady. To dla nich niezdrowe. Ciekawe, jak się robi czekoladę? Świetny pomysł. Wlećmy do tej fabryki czekolady i się dowiedzmy. Potrzebne mi będą skrzydła, poduszkowiec i silnik. Skrzydła, poduszkowiec i silnik gotowe. Aktywuj stację Blipiego. Zmniejszamy się. Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Przygotujmy kilka czekolad w fabryce czekolady. Cześć wam! Nie jesteście ziarnami kakao? Są mi potrzebne, żeby zrobić z nich czekoladę. Nie jestem ziarnem, to ja, Blipi. A to jest Dibo. Hej, Blipi! Hej, Dibo! Jestem Tosia Tabliczka Czekolady. Witajcie w mojej fabryce słodkości. Dzięki, Tosiu. Chciałbym zobaczyć, jak się robi tabliczki czekolady. Oprowadzisz nas? Oczywiście. Wszystko zaczyna się od ziaren kakao. Ha! Te ziarna pochodzą z roślin. Ale jak ziarna zmieniają się w czekoladę? Czeka je mała podróż. Najpierw porządna kąpiel.
Potem nasze ziarna troszkę się prażą, a następnie zostają dokładnie zmielone. Ha! Zmielone ziarna miesza się z cukrem i mlekiem, aby były słodkie i gładkie. Uwaga, Dibo! Pora na narty! Nie, ale będzie fajnie! To nasza czekoladka Dibo! Gdy czekolada uformowana w tabliczki ostygnie, zawijamy ją w piękne papierki! Ta-da! Jej! Jesteście identyczne! A ja mam odpowiedź na moje pytanie. Jak się robi czekoladę? Ziarna kakao się myje, praży, mieli, miesza z mlekiem i cukrem i formuje z nich tabliczki czekolady. Prześlij odpowiedź, Dibo. Dziękuję ci, Tosiu, za słodką wycieczkę. Nie ma za co. Pa, Blippi. Pa, pa. O, spójrz, jak ta mała wiewiórka kopie dołek. Widziałeś, że zakopała w nim żołędzia? Masz rację, Dibo. Musimy poznać odpowiedź. Dlaczego wiewiórki zakopują swoje jedzenie? Potrzebne mi będzie ramię koparki i skrzydła. Ramię koparki i skrzydła gotowe. Aktywuj stację Blippiego. Kurczymy się! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę! Spójrz, Dibo! To jest żołądź! Rodzaj orzecha, a wiewiórki je uwielbiają! Hej, wiewiórko, wiewióreczko! Mamy coś dla ciebie! Orzeszek! Orzeszek! Potrzebuję dużo orzeszków! Nigdy nie dość mi orzeszków! Hej, to ja, Blippi! A to mój przyjaciel Dibo! Mamy dla ciebie orzeszka! Orzech! O, dziękuję za żołędzia, Blippi! Mam na imię Iskra! Jestem znawczynią orzechów! To koniecznie musisz nam powiedzieć, dlaczego wiewiórki zakopują orzeszki! Co? A ty nie zakopujesz swoich orzechów? Och, chodź ze mną! Nie mam czasu do stracenia! Potrzebuję orzechów, orzechów, orzechów! Jeszcze więcej orzechów! O! To jest ogród, moje ulubione miejsce do zbierania i zakopywania rzeczy. Wiesz, mogę zakopać 25 rzeczy na godzinę. To dużo kopania. Jak zapamiętujesz, gdzie je schowałaś? Zapisuję wszystko tutaj, w kudłatej głowie. Moja pamięć jest niesamowita. Myślisz, że zapamiętasz tak jak ja? Chcesz spróbować? Jasne, że tak. Dobrze, teraz patrz. Dobrze, czy zapamiętaliście, gdzie właśnie zakopałam wszystkie moje żołędzie? Oczywiście, że tak! Bułka z masłem! To nie żołądź! To trudniejsze niż myślałem! Pyszny orzech włoski! A żołędzi nie możemy znaleźć. Zgadza się, ponieważ bardzo dbam o to, aby ukryć moje orzechy, bym tylko ja mogła je znaleźć. W ten sposób dbam o ich bezpieczeństwo, wykopuję je zimą, kiedy jestem głodna, a jedzenie jest trudno zdobyć. Ale fajnie! I poznałem odpowiedź na moje pytanie. Dlaczego wiewiórki zakopują orzechy? Wiewiórki zakopują orzechy i inne rzeczy, aby móc je później zjeść i mieć wystarczająco dużo jedzenia na zimę. Prześlij odpowiedź, Dibo. Pa, Iskro! Pa, pa! Zakopuj orzeszki! Nie ma nic lepszego niż soczysty owoc. Masz rację, Dibo. Warzywa też są pyszne. Ciekawe, jaka jest różnica między warzywami a owocami. Doskonały pomysł. Udamy się do tego ogrodu, żeby się dowiedzieć. Potrzebne mi będą skrzydła i chwytak. Skrzydła i chwytak gotowe. Truskaweczki do miseczki. Aktywuj stację Blippiego.
zmniejszamy się! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę! No dobrze, jesteśmy w ogrodzie działkowym, gdzie hoduje się różne owoce i warzywa. Patrz, ktoś tam stoi. Uwaga, kochani! Pojawił się kolejny zawodnik w naszym świeżym, chrupiącym i zdrowym teleturnieju. Owoc czy warzywo! Przedstawcie się. Hej, to ja, Blipi, a to jest Dibo. Dobrze, Blipi i Dibo, szybkie przypomnienie, zanim zaczniemy. Wszystkie owoce mają pestkę lub nasiona i pochodzą z roślin kwitnących. Owoce mają pestki lub nasiona i zawsze jest kwiat, jasne. Ale warzywa to co innego, zwykle to korzenie lub liście. Już wszystko wiem. Doskonale, zagrajmy! Powiedz, Blipi, czy ta oto marchew to owoc, czy... O, marchew jest warzywem, bo jest korzeniem i ma liście. Tak, brawo! Ale czy rozpoznasz dwa pozostałe? Proszę, powiedz mi, czy ten pomidor jest owocem, czy warzywem? To jest trudne. Dobrze, pomidor rośnie na roślinie, ale ma pestki. Czy... to też warzywo? O, przykro mi, pomidor jest owocem! A teraz ostatnie pytanie. Blipi, bardzo proszę, odpowiedz. Czy ta truskawka jest owocem czy warzywem? Truskawka jest... owocem? Tak, truskawka jest owocem. Masz dwie poprawne odpowiedzi, co oznacza, że ta nagroda jest... moja! Jej! Dziękuję, panie Zdrówko! I mam także odpowiedź na moje pytanie. Jaka jest różnica między warzywami i owocami? Warzywa to korzeń i liście, a owoce wyrastają z kwiatu i mają pestki lub nasiona. Prześlij odpowiedź, Dibo! Pa, pa, panie Zdrówko! Wielkie gratulacje, Blipi! To nasza gra! Jestem Ogórek Zdrówko i przypominam, że jestem owocem! W kolejnym odcinku Madame Mango! Oglądajcie! Owoc czy warzywo! Jej! Jej! O, Tabs! Ten dmuchaniec jest niesamowity! Ciekawe, jakby się skakało na księżycu. Doskonały pomysł, Tabs. Możemy polecieć na księżyc i się dowiedzieć. Będę potrzebował napędu rakietowego, ramienia koparki i żabich nóg. Napęd, ramię koparki, żabie nogi, gotowe. Dobrze, no to lecimy. Auto Blipiego jest gotowe na nową przygodę. A tam jest księżyc! Uhu, tak! Dobrze, pora na lądowanie. Hej, to łaskocze! Kim jesteś? Nazywam się Kamień Ryś z Księżyca, bo jestem kamieniem. Hej, Rysiu. To ja, Blipi, a to Tabs. Jesteśmy tutaj, aby dowiedzieć się, jak to jest skakać na księżycu. Sam nigdy tego nie próbowałem. Jestem kamieniem, ale najpierw... spróbuję... wstać! No dobrze! To poskaczmy! Cza, 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 cza! Jestem lekki jak piórko! Nie wiedziałem, że skakanie to taka świetna zabawa! Uhu! To niesamowite, że tak długo po skoku się unosimy. Dlaczego tak wolno opadamy na podłoże? Z powodu grawitacji! To niewidzialna siła, która utrzymuje twoje księżycowe buty na ziemi. Ona ściąga rzeczy w dół. Ale wokół księżyca jest o wiele mniej grawitacji niż na ziemi, ponieważ księżyc jest znacznie mniejszy. To dlatego tak długo się unosimy. Mam odpowiedź na moje pytanie. Jak to by było skakać na księżycu? To świetna zabawa, a skoki są naprawdę wysokie. Ponieważ na księżycu jest mniejsza grawitacja niż na ziemi.
Prześlij odpowiedź, Taps. Czujemy się, jakbyśmy latali, ale grawitacja powoli ściąga nas z powrotem w dół. Cza, 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 cza. Dziękuję za najlepszą zabawę, jaką ryś z księżyca kiedykolwiek miał. Parysiu! Nie przestawaj skakać! Jej! O, to jest śmieciarka. Dobrze ją widzę i też czuję. Jej, Taps, nawet ty to czujesz, a jesteś robotem. Zaraz, skąd dochodzi to bzyczenie? O, muchy! Hej, te wszystkie muchy wlatują do środka śmieciarki. Ciekawe, dlaczego muchy lubią śmieci? Doskonały pomysł. Wejdziemy do środka śmieciarki i się tego dowiemy. Potrzebne mi będą skrzydła. Skrzydła gotowe. Aktywuj stację Blipiego. Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Dowiedzmy się, czemu muchy uwielbiają śmieci. Zmniejszanie! Wstrzymaj oddech, Taps. Wlatujemy. Jestem w środku śmieciarki. Witam! Jestem mucha Horacy. Chyba jesteście tu pierwszy raz. Cześć, Horacy. Jestem Blipi. To moja pierwsza wizyta w śmieciarce. Troszkę tu śmierdzi, ha? Nie dla mnie. Ja uwielbiam smród. Chodźcie za mną, oprowadzę was. To miejsce to mój plac zabaw. Siupidu. O rany, przepraszam za to. Ej, Horacy, dlaczego muchy lubią śmieci? Bo są przepyszne i sprawiają, że latam. Mamy tu śmierdzącą fasolę, cuchnący ser, spleśniałą pizzę, a nawet tajemniczą kupę czegoś. Przepraszam to przez fasolkę. Mogę cię podrzucić do najbliższego parku albo restauracji dla much. Horacy? Gdzie jesteś? Wszystko trafia na śmietnik. Och, czy to ciasto? O nie, to nie było ciasto. Nadal dobre, mucha już leci, by jeść wszystkie śmieci. Horacy ma więcej energii. Aha, myślę, że mam odpowiedź na pytanie, dlaczego muchy lubią śmieci. To dlatego, że kochają ten zapach i znajdują tam jedzenie. To takie śmieszne. Prześlij odpowiedź, Taps. Tak, ser Blipi. Dla mnie śmieciarka to rapapara, całodobowy szwedzki bufet. Świetnie, Horacy. Dziękuję. Trzymaj się, Blipi. Jej, ta pszczoła jest naprawdę zajęta. I te także. I tamte też. Są zapracowane. No, poza tamtą. Te pszczoły są zajęte robieniem miodu. Ciekawe, jak pszczoły robią miód. Tak, wybierzmy się do gniazda. Potrzebne mi będą skrzydła i ramię koparki. Skrzydła i ramię gotowe. Aktywuj stację Blipiego. Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Teraz musimy tylko stać się tacy jak pszczoła i zmniejszyć się. Zmniejszamy się! Masz rację, Taps. Pszczoła języczkiem zbiera nektar. Hej, to ja, Blipi, a to Taps. Zastanawiałem się, jak robisz miód. Cześć, Blipi! Jestem Bzynia. Miód, co? Trafiłeś w dobre miejsce! Używam języka do picia tego słodkiego nektaru. W ten sposób my, pszczoły, zaczynamy robić miód. Dobra, czas na lot!
Prosto do gniazda! Leć za mną! Uprzedzam! Wiele pszczół tam pracuje! To jest jak fabryka miodu! Bzyniu, czy one wszystkie żują nektar? No pewnie! Żuję sobie, co dnia tak robię! Żucie go zagęszcza! Oto cały sekret! Mamy słodkie życie! I jak go przeżujecie? Macie z tego miód? Nie, nie, to nie wszystko! Żujemy, potem przełykamy. Nektar w naszych żołądkach staje się miodem. Wtedy składujemy go w plastrze. Jak to w plastrze? Tak, składujemy miód w takich plastrach. Może spróbuję trochę miodu. O, rany! Może wygląda zabawnie, ale machanie skrzydłami powoduje, że miód staje się gęstszy. To nasza tajemnica. Jej! Tak, Taps. Znam już odpowiedź na moje pytanie. Jak pszczoły robią miód? Zbierają nektar z kwiatów. Przeżuwają go, potem połykają, a później składują go w plastrach miodu i machają nad nim skrzydłami. Prześlij odpowiedź, Taps. Pa, Bzyniu! Dziękujemy za informację! Pa! Tak! Ojej! Spójrz na te kaczki pływające w stawie! Masz rację, Dibo. Musi być jakiś powód, dla którego kaczki nie toną. Ciekawe, dlaczego kaczki nie toną. Świetny pomysł! Spytajmy jedną z nich. Potrzebne mi będą kacze nogi i skrzydła. Kacze nogi i skrzydła gotowe. Aktywuj stację Blipiego! Kurczymy się! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę! Hej, kaczuszko, kaczuszko! Hej, mała kaczuszko! O-o-o-o! Duża kaczuszka! Trzymaj się, Dibo! Hej, to ja, Blipi, a to jest Dibo. O, witajcie, Blipi i Dibo. Jestem Dariusz. Witamy w naszym stawie. Chcecie popływać? Cóż... Jesteśmy tu, bo chcemy się dowiedzieć, jak unosisz się na wodzie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. O, my kaczki dużo machamy nogami. Chcesz zobaczyć? Świetny pomysł. Zobaczmy to. Nie możemy się zbytnio zbliżyć. Masz rację, przecież mamy lornetkę. O! Już coś wiesz? Jej, masz błoniaste stopy! Dibo miał rację. Przestałeś wiosłować, a nadal pływasz. To pewnie nie nogi unoszą mnie na wodzie. O, mam pewien pomysł. Pływanie musi mieć coś wspólnego z naszymi piórami. Tatku, pokaż Blipiemu swoje pióra. Juhu! Ależ tu dużo piór! I są pokryte czymś tłustym. Wytwarzamy olej, który sprawia, że nasze pióra są wodoodporne. Wodoodporne pióra! Jej! Czy to jest bąbelek? Bąbelki? Co one tu robią? To powietrze! Bąbelki powietrza pływają między piórami jak baloniki. O, czyli to bąbelki pomagają nam pływać. Hej, tatku, mamy w piórach bąbelki powietrza. To prawda! I poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jak kaczki pływają? Pióra kaczek zatrzymują bąbelki powietrza, które unoszą je na wodzie. I kaczki mogą pływać. Prześlij odpowiedź, Dibo! Dziękuję za wszystko, Dariuszu. Pa, pa! Pływajcie sobie! Pa, Blipi! Spójrz na ten płatek śniegu! Wow! O! O! Masz rację, Dibo. Płatki śniegu są piękne. Ciekawe, jak powstaje płatek śniegu?
Doskonały pomysł, Dibo. Polecimy do chmur i się dowiemy. Potrzebny nam będzie chwytak i skrzydła. Chwytak i skrzydła gotowe. Aktywuj stację Blipiego. Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Dowiedzmy się teraz, jak powstają płatki śniegu. Jesteśmy bardzo wysoko i zaczyna robić się zimno. Czy to nie wspaniałe? Jestem Mimi, witam na mojej chmurze. Cześć, to ja, Blipi, a to jest Dibo. Widzę, że bardzo ciężko pracujesz. Ha! No tak, teraz jestem mała, ale niedługo będę dużym płatkiem śniegu. Podasz mi proszę kawałek tej chmury? Woda z chmury zamarza na mnie i staje się coraz większa. O! Jeden płatek śniegu może składać się z aż 100 kryształków wody! Mimi, te kryształy naprawdę bardzo cię powiększają. Masz! O, Dibo, przynieś! Jestem już wystarczająco ciężka i mogę opaść na ziemię. Za mną! Mimi, za każdym razem, gdy para wodna przymarza do ciebie i staje się kryształem, powiększasz się i stajesz się piękniejsza. Dziękuję. Masz 6 ramion, tak jak każdy inny płatek. Ale masz niepowtarzalny wzór, prawda? Tak, żaden wzór się nie powtarza. Czyli nie ma drugiej takiej jak ja. To bardzo ciekawe, prawda? O, bałwan! Wspaniale! Wyląduję tam z moimi kolegami. Udało się! Jestem na miejscu. Doskonale, Mimi. Teraz mam odpowiedź na moje pytanie. Jak powstaje płatek śniegu? Para wodna zamarza, tworząc mały kryształ lodu, który z czasem powiększa się o kolejne kryształki, formując wyjątkowy płatek śniegu. Prześlij odpowiedź, Dibo! Pa, pa, Mimi! Pa, Blipi! Jej! To bardzo wysoka góra! Na pewno gdzieś są dużo wyższe góry, Taps. Ciekawe, która góra jest najwyższa na świecie? Doskonały pomysł, Taps. Wybierzemy się w Himalaje i się dowiemy. Potrzebne mi skrzydła i ramię koparki. Skrzydła, ramię koparki, gotowe. Aktywuj stację Blipiego. Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Lećmy odnaleźć najwyższą górę na świecie. Juhu! Hej, to ja, Blipi. A to jest Taps. Szukamy najwyższej góry na świecie. Właśnie się po niej wspinam. Cześć, jestem Becia Yeti. Yeti! Wybieram się na sam szczyt. Tam jest najlepszy śnieg. Fuj! Nie ma nic gorszego niż stary śnieg! Czy mogę się przyłączyć? Chciałbym zobaczyć, jak to jest być na szczycie najwyższej góry. Oczywiście, ale nie zdziw się! Ta góra jest bardzo wysoka! Lód! Jesteśmy wysoko, a tu jest dużo, dużo zimniej. Dziękuję, Taps. Uwielbiam ciepłe kakao. Lawina! Mam cię! Mało brakowało. Hej, jesteśmy na szczycie. Tak, udało się. O, bardzo tu wieje. Blipi, już cię mam.
A jak nazywa się ta góra? To Chomolungma! Ale nazywacie ją Mount Everest. Masz rację, Taps. Mam już odpowiedź na moje pytanie. Która góra jest najwyższa na świecie? To Mount Everest. Szczyt leży 8849 metrów nad poziomem morza. Prześlij odpowiedź, Taps. A śnieg tutaj jest przepyszny! Śnieżne beki. Smacznego śniegu! Pa, Beciu Yeti! Pa!